it's not too light, but it'll be good for it. Szanowny panie ministrze spraw zagranicznych Armenii, prezydencja bardzo dziękuję panu za to, że dzisiejszy dzień poświęcił on this day na nasze spotkanie. Szanowna pani komisarz and, do spraw wewnętrznych, szanowne koleżanki i koledzy z państw członkowskich Unii Europejskiej. Zebraliśmy się tutaj, aby podpisać wspólną deklarację w sprawie partnerstwa na rzecz mobilności między Armenią a niektórymi państwami Unii Europejskiej. Armenia jest ważnym partnerem Unii Europejskiej. Od chwili podpisania umowy o partnerstwie i współpracy, która funkcjonuje od 1999 roku. Jest ona także członkiem Partnerstwa Wschodniego, powołanego do życia na szczycie w Pradze 7 maja 2009 roku. Nowego impetu temu partnerstwu nadano na szczycie, który odbył się niedawno, 29 września. Armenia również aktywnie zaangażowana jest w rozwijanie współpracy w kwestiach związanych z migracją. Wzięła ona udział w konferencji ministerialnej w Pradze poświęconej budowaniu partnerstwa na rzecz migracji, która odbyła się w kwietniu 2009 roku. Na konferencji tej przyjęto wspólną deklarację służącą zacieśnianiu współpracy w dziedzinie migracji i kwestii z nią związanych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz państwami bałkańskimi, a także państwami wschodnich i południowo-wschodnich regionów sąsiadujących z Unią Europejską. Celem partnerstwa na rzecz mobilności jest skuteczniejsze zarządzanie przepływami migracyjnymi. Partnerstwo na rzecz mobilności ma szeroko zakrojone cele obejmujące ułatwianie legalnej migracji oraz zwalczanie imigracji nielegalnej, a jednocześnie zakłada propagowanie budowania zdolności danego państwa. Te dynamiczne instrumenty mogą walnie przyczynić się do osiągnięcia wspólnych celów, czyli zapewnienia skuteczniejszego zarządzania migracją i jednocześnie zwiększenia zdolności instytucjonalnych Armenii. Osiągnięcie ambitnego celu, jakim jest utworzenie partnerstwa na rzecz mobilności między Armenią a Unią Europejską, stało się możliwe dzięki konstruktywnym i efektywnym negocjacjom oraz udziałowi Komisji. Negotiations undertaken by the Commission and the mobility partnership which we are now able to sign is another building block in our commitment to building a balanced migration policy which really works. Madam Commissioner. Thank you very much. I welcome very much the signature of the mobility partnership between the EU and the Armenia today. It's a true proof of our commitment to bring our citizens together and to enhance our cooperation. The fact that 10 member states are already cooperating is a good sign, and this offers an instrument that could be translated into concrete action to the benefit of the citizens of the European Union and the Armenian citizens as well. This is also the third mobility partnership signed with our Eastern Partnership country, and it proves the readiness and the commitment from all of us to increase the cooperation in the region and bring us towards closer integration. We trust that this mobility partnership, together with other instruments, as Minister Miller mentioned, such as the readmission agreement, visa facilitation in the future, will be instruments that will bring us even closer to have a well-managed and secure environment. So I'm really happy to sign this agreement today, and I trust that this framework will be very useful for us in the future. So thank you very much. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Proszę o zabranie głosu. Mr. President, Madam Commissioner, dear Ministers, I am pleased that today we are signing a joint declaration on mobility partnership between Armenia and the European Union. This new cooperation framework will promote better management of legal mobility, enhance cooperation on migration and development,
promote effective return and reintegration policy, as well as prevent and combat irregular migration and trafficking in human beings. This new partnership will also assist Armenia in enhancing its asylum and international protection capacities, including through improved border management. I would like to thank the participating member states and the Commission for their initiatives aimed at effective implementation of the mobility partnership. I am confident that with this partnership, our cooperation with the EU and its member states in the field of migration and mobility receives a new impetus. I look forward to the further engagement of other EU member states in this cooperation framework. Enhancing mobility and people-to-people contact between Armenia and the EU is amongst the dominant priorities of our cooperation. The primary beneficiaries of partnership have been and will be our societies. A visa-free travel regime for citizens of our countries represents a sound and reasoned objective for the next phase of our partnership. Armenia, therefore, looks forward to progress towards the conclusion and effective implementation of a visa facilitation and readmission agreement with the EU. We welcome the proposal of the Commission to open negotiations on a visa facilitation agreement between the EU and Armenia, and I look forward to the swift Council decision mandating the Commission to start the negotiations as soon as possible. Thank you. Dziękuję. Space here, let's see.